Poszło! Poszło. Witamy serdecznie. Państwa, póki jeszcze można z nami rozmawiać, bo o 17 już nie będzie można. Nie będzie dostępu. Nie, nie chyba, że kolejki. 24 marca widzimy się z Wami po raz ostatni w tym miesiącu w 121 Gamecaście. Kurde, oczko. A teraz Ci udowodnię, jak jesteś stary, bo to jak mówię, że ty, to wiadomo, że o mnie. Ja ci zaraz powiem, jak ja jestem stary. No Czego czy... jest dzisiaj 50. rocznica? No nie moich urodzin. Wydania albumu Dark Side Moon, czy jego? To wiem wszystko. Pink Floyd. Bardzo Paweł dobrze. mi to mówił już rano? A mi Paweł powiedział teraz i nazwał na właściwie Ale pokazał mi jeszcze lepsze wydanie albumu. Otóż album Sinful Souls, który Paweł dzisiaj przyniósł. Nie wiem, czy o, taki zespół białostocki, death metalowy. Kojarzę logo. I tam jedna osoba y, grała na gitarze basowej, no. która jest tu w studiu. Kojarzę. I jestem na zdjęciu i to było 10 lat temu chyba nagrywane. Więcej Si siódmy rok jakoś to musiał być. Miałem 17 lat wtedy. Czy nie, 2008 Wiesz, to było. kiedy zagrałem swój pierwszy koncert I z Uranem? No. 21 lat temu rocznikowo. No to. No. starość nie radość. No i właśnie ja bardzo. I proszę. Wow. Bardzo. A tam Pink Flight może nam ten. Krótki nam... już się pięknie przywitał. Oficjalnie Blizzard zapowiedział, że spodziewają się kolejek i żeby ludzie nie liczyli na grę za bardzo. Kto ma 200 IQ? Idę FN ma dzisiaj. A to co ja zrobię? Żona idzie na piwko, a ja będę co patrzył w kolejkę? Nie, ja wymyśliłem co ja zrobię. No. Jak przygotowywałem się w ubikacji do GameCasta. Ale to co wiesz, cały wieczór się przygotowywał w ubikacji do GameCasta. Ile, ile, ja rozumiem, że ona wychodzi z domu. Słuchaj, mam swoje lata, no. więc będę się przygotował, ile dam radę, nie? Wiesz, to, We have a technology. I jak przyjdzie, to już gotowy, już nie trzeba to rozpędzać to motorka. Będzie, to już bym powiedział, że będzie po wszystkim. musztarda po obiedzie. Masz ciebie, się we trzy. Mówicie Kefir. To jest, proszę, czekam, czekam na siebie w kubku. Nie, mam switcha i mam tego fajnego, jak to się nazywa, takiego Dungeon crawle, Crawlera. Jak ona się? Cave Blazers. O! Mm. To jest spoko, można sobie. Mi, miła gra. To jest to, co ci mówiłem, że to jest mhm. switchowa na miastka Diablo, tylko trochę bardziej roglejkowa. Chociaż Diablo też ma te elementy, więc mhm. można sobie w to pograć. Ja obstawiam, że jak wrócimy do domu, kolejka będzie na poziomie 120-130 minut przy pewnie, dobrym wiecie. Pewnie tak. Wszystko będzie zależało od tego, jak bardzo stabilne będą kolejki, bo to też jest problem, który się zdarzał. W przypadku paru osób, na pc głównie, bo tam gdzieś to gubi Connectivity. Aha, czyli okej, okay, no chciałbym powiedzieć. Kiedy resetujecie tutaj... kolejkę, nie? Są streamerzy na przykład. Ja, taki... Znam takiego jednego, co, co jest zgubił Connectivity. <laughs> Mówimy o, czy, o czy, tym czy, na Gamecaście? Nie, mówiłem o tym nie. na Gimkaście. Proszę Państwa, niesamowita sprawa. W zeszłym tygodniu, piąteczek. Wróciłem do domu, 17 coś, 30 chyba była. Odpalam sobie komputer, idę z pieskiem, odpaliłem kolejkę, żeby leciała. Wszystko elegancko, wszystko sprawnie. Komputer! Tak, bo ja na przykład na konsoli. No tak, się... tak, ale jakby jest kolejka, patrzę no. długa. Okej. Okay. Zjadłem sobie, posiedziałem, pogadaliśmy sobie z Magdą. Pierdu pierdu. A potem nagle patrzę, że zostały mi chyba dwie minuty. Za, się sam powiedzieć, zanim poszedłeś z nami porozmawiać z Magdą, ile było minut, No to... jakieś 180 chyba. Właśnie, no, było stówki, tak, okay. Tak, masa tego było. To sobie przeszło wszystko, no nie? No i ja siedzę. To była chyba już 20 godzina, bo mniej więcej tyle to zajęło chyba. Siedzę nie wiem, z pięciu osób w tej kolejce, czy tam pięć minut, nie pamiętam. Już tego końcóweczka, już to się zbliża do wszystkiego. Pomyślałem, Jezu, jaki ten stół rurku jest po prostu nieczysty dzisiaj. No ale to przetrzemy wszystko. Przecieram sobie wszystko elegancko. Podnoszę klawiaturę i teraz patent jest taki, że mam dwa monitory. Z racji tego, że mam strasznie krótki kabel w tym monitorze, to on jest tak napięty i sobie tak przechodzi, państwu na wizji pokazuje, a jak was nie ma, to przychodźcie w piątki o 14, to będziecie widzieli, co pokazuje, ale jest kabel i on sobie wisi, nieopatrznie nad klawiaturą, więc ja podnosząc klawiaturę, zahaczyłem klawiszem Escape. i wyszedłem z kolei. Domyślcie, co stało się dalej. <grym> Teraz, e, dlaczego e, pies w lecznicy, a żona e, na sożu. Mm. Nie, to jakby ja, to mój błąd, ja potrafię się przyznać do błędu, ale za to Magda powiedziała, że za tydzień to ona może mi tą kolejkę odpalić, jak będę chciał. Złota kobieta. Tak. tak. Kurde, tak. Magda, zajedź weź do mnie na PlayStation to tak. przy okazji, Musi no, nie wyrobić. nie spodziewałem się tego, jakby czasami mnie to zaskakuje, bo ja zapominam, że ona rozumie, czym są gry komputerowe, bo ja gru, głównie gram gry, ona gdzieś tam ciska Candy Crush Saga raczej, no i nie, nie spodziewałem się, że będzie wiedziała, czym jest kolejka w grze. Ja odpaliłem kolejkę na konsoli było 120 minut, ale że już i tak z Andronią zaplanowaliśmy, że będzie mogła KSW, a ja nie potrafię tak jak ty, że jednym mm. okiem, a drugim w grę szczególnie, że dzisiaj nawet ze studentami. rozmawialiśmy o pełnej imersji, i doktor Sebastian, Kochaniec, zwany przez nas sebą. Bardzo fajnie to też opisywał, w jaki sposób ta imersja działa z punktu widzenia naukowego zbadanego i imersja w grach jest wtedy. Y Pełna i to, było, to jest badane przez naukowców, nie powiem, jakich chyba wie lepiej, kiedy nie odczuwasz kontrolera do interfejsu po drodze. Mm -hmm. w, czyli w momencie, kiedy jesteś w pełni zaangażowany w grę wszystkimi zmysłami, to wiemy, ale już jakby no reszta świata, mówiąc kolokwialnie, Cię nie interesuje i nie zauważysz tych narzędzi po drodze. To jest pełne granie. Tak jak mężczyźni. Ludzie jeżdżą samochodami. No. no bo każdy ma inaczej. Niektórzy mają tak, że muszą rozkładać się na czynniki pierwsze, robię to, tam to wrzucam jedynkę, a niektórzy po prostu jedzie na tą ulicę i ma to w głowie. Bo ja mam teleport, jak jeżdżę samochodem najczęściej. Po prostu to nie właśnie, pamiętam drogi. To jest właśnie dowód pełnej no. imersji jako kierowcy. No. Że jesteś tak zaangażowany w jazdę, że to, jest to jak w awatarze. Jesteś jednością z tym samochodem. Tak samo jest z grami. I teraz. Pewnie na jakimś takim poziomie, aczkolwiek mam nadzieję, że tego w diablo nie będzie, dojdzie się do takiego grainu, że będzie można tą uwagę podzielać. W sumie, kurde, sam sobie zadam cios. To zaraz dojdziemy do... do, do... O, seba, wrażenia niezmediatyzowane. Dzięki byku. Można na ciebie zawsze liczyć. Zaraz dojdziemy do Diablo, może wrócimy do tak, tego, tak, tak. zanim powiemy o tym, co innego. Co to czekaj, ja tylko jeszcze co ty dokończę, powiem, bo dokończoś. potem zapomnę. Yy, a, bo ja potem. nie dokończyłem z kolejku. No. I to było tak, że już zaczęło się KSW i rozumiem twoją ekscytację. Znaczy moją ekscytację, a Twój. twój frustrację. Frustrację, <laughs> gniew niczym blizzard po polsku, mm. czyli burza śnieżna. Bo ja, jak z taką nadzieją. Jak było jeszcze parę minut do końca, że przed KSW zdążę i też się zrobiły te 7 minut. Hmm. Myślę, może zobaczę, ale nie no, dobra, zaczęła się gala. Jaki był tego skutek? Pozytywny skutek uboczny? Taki, że po gali, jak się skończyła tam w, w okolicach północy, kolejka miała wtedy już tam 7 tak. minut. No właśnie, a ja miałem powiedzieć o tym, a bo mówisz, że. Ja mówiłem, że grałem sobie w takie RPG właśnie, Path of Lostark, Lost Ark nawet, jeżeli jak w niego gram. No na drugim monitorze miałem odpoląć, czy te jakieś teledyski sobie leciały, czy dosłownie filmiki z YouTube'a gdzieś tam sobie szły, a w diablo nie mogłem się skupić na tym. W sensie próbowałem tak grać, odpaliłem sobie teledysk i wyłączyłem go. Bo przeszkadzało mi to w odbiorze gry, bo była na tyle ciekawa, w sensie historia była fajna, chciałem sobie te filmiki poglądać, które są super, i to, że Twoja postać tam jest, o tym już mówiliśmy, to jest bardzo fajne. A druga sprawa jest taka, że ta gra nie jest takim typowym ARP-iem, z tego względu, że nie biegniesz na pałę i nie klikasz jednego przycisku. Mm -hmm. Trzeba trochę myśleć. I nie oglądałem nic, grałem w gry i grałem w grę właśnie, trochę myśleć to jest dobrze powiedziane ale tak samo ta dodałbym do tego te, trochę myślenie też wiąże się z absorpcją fabuły właściwie uczestniczeniem w niej aktywnym ta fabuła się rozwija więc e, ciebie pochłania jesteś w tej jesteś zanurzony w niej po szyję i ciężko jest robić coś innego jak później, a tu już była chyba no i właśnie, mieliśmy mówić inne rzeczy a hmm. przeszliśmy do wątku głównego zaraz będą też inne rzeczy e, My w przeciwieństwie do. A nie, nie można mówić. Nie, nie będziemy mówić do kogo. My po prostu jesteśmy naszą jakością i jak mówimy Diablo, nas to ekscytuje, to mówimy o Diablo, a nie będziemy Wam opowiadali, jaką kupkę zrobiliśmy w na spacerze. W sensie co jedliśmy na obiad, chciałem powiedzieć. O Instagram prawdę ci powie. I tutaj dopiero jak już chyba drugą postać zrobiłem, pograłem z Tobą. Wieczorem z Sandrą oglądaliśmy program Outlast. Mhm. Polecam. Ale dzisiaj robimy program nie po kolei. Kurde, stary. To jest rzecz na Netflixie: Reality Show, gdzie zrzuca się garstkę ludzi, i dzieli na cztery drużyny Alfa, Beta, Charlie, Delta, i mają za zadanie tam survivalować w tej Alasce i dostają z helikoptera dropy, sprzętu. I to wszystko dzieje się na serio: to jest Reality Show. Była gra nawet taka w mroźnej krainie. Zrzucali, takie były zawody, coś tam. To, co z graliśmy? rok temu to było, nie to właśnie. A. Z rok temu było coś takiego popularnego Battle Royale. Tam taki. też niech się pojawia. I nie chcę za dużo spoilować, bo polecam to fajnie, to obejrzeć, fajne doświadczenie. Nie wiem, o to, sami odpowiedzcie sobie na pytanie, czy to jest reżyserowane. Bo ja to obejrzałem całe i miałem takie, no niektóre rzeczy tak za bardzo się zgadzały z wydarzeniami, ale jeżeli wszyscy spodziewali się, że te drużyny będą się ścigały tylko na Survival. To się grubo pomylą w trakcie oglądania, no ponieważ prawie. niektóre drużyny wpadają na pomysł, że można wygrywać nie do końca. W... Zabijając przeciwników. Ja myślałem, że do tego dojdzie. <grym> tak? Myślałem, że w pewnym momencie to już może tak być, ale nie, nie. Ten program jest cywilizowany, nie zdjęli go z anteny. Natomiast hmm. pewne zagrywki są nie bym powiedział delikatnie. Polecam. To z drużyną wchłonęliśmy w jeden weekend. Takich odcinków jest chyba z 8, coś takiego. To jest cały sezon od A do Z powiedziane. Hmm. Nowość na Netflixie, i wtedy, bo to była dygresja, jak się domyślacie, Mariusz wie. Mogłem grać jednym okiem patrząc na to no tak. e, z żoną, a drugim sobie jeszcze tam cisnąć e, łuczniczką, bo już tak z tobą przegrałem multiplayer. Czy to Multiplier, multiplayer? jak to działa i to była moja druga postać. I działa crossfire bardzo dobrze, bo tak. pan że na innych platformach. Tak, Mariusz grał na PC, grał na PS5, nie było żadnego problemu. Mateusz napisał 3000 godzin w Diablo i będziesz grał podczas snu czy gotowania. Tylko musiałbym kupić Steam Decka wtedy, albo nosić komputer ze sobą, co może być upierdliwe bardzo mocno. I o Diablo będziemy dalej mówili zaraz. I teraz zrobimy taką taktyczną. Tak. Jeżeli chcecie więcej o Diablo, to będzie to za chwilę, a teraz musicie posłuchać, jak gadamy o innych rzeczach. Ja zamiast. Ja tylko postawię kropkę, że na Steam Decku jeszcze nie odpala z tego, co gdzie indziej YouTube powiedział. O, Mateusz chyba grał. Grał na Steam Deku? No. Mateusz tam przygrałeś, bo inny, jakże no nieważne. Steam nie o sobie. Czy na Steam Deck grał na Mówmy o sobie, bo to ciekawe, o innych tak, to nudne. tak. tak, tak. i jest pierwszej ręki. A, dobra. wszystko. Diablo 4, Counter-Strike 2. Nikt się nie spodziewał, że będzie, zarówno w przypadku, zarówno, jak to się mówi, w przypadku zarówno jednej, jak i drugiej gry. A tu proszę, wczoraj, dos przedwczoraj dosłownie, szybka akcja. Valve wrzuca na swojego Twittera informację o tym, że jest Counter-Strike 2, pokazują filmiki z granatami. Szczególnie. Odpalam ten sobie gradman. tak, odpalam sobie wieczorem streama, patrzę, Shroud 150 tysięcy osób ogląda, odpalam, nie no, Counter-Strike, ale jakiś inny. Czekaj, a właśnie, to, to się dobrze porówna e, merytorycznie z naszym następnym newsem. Faktycznie, Counter-Strike 2, w pełni jako dwójka, mm, ma być e, też nie chyba taką stand-alone, e, od zera zbudowaną grą, tylko rozwinięciem CSGO, co jest ważne. Tak, skiny przychodzą na pewno. Okej, okay, to jest akurat sporo etyczne, tylko chodzi mi o to, że mm, ja bym się spodziewał na tym etapie czegoś takiego zupełnie nowego, Nazwijmy to backendowo-mechanicznie, no od nowa napisanej gry. No właśnie. A to nie do końca. I to jest taki, nie, to nie jest dobre porównanie, wilk w owczej skórze, ale wygląda to tak, że są zmienione te mechaniki granatów, czyli tej całej no tych dymnych głównie tak gdzie tam się ten dym pojawia znika strzelasz tam znika coś tam Dobrze już wiecie że my wam doskonale opiszemy zamiast teraz zobaczyć czyli można się na przykład przestrzelić przez gran dymny i się robi taki lej, korytarz, Można tak rzucić w ogóle naprawny. granat zwykły i on na sekundę ci cały ten granat zabiera bo jest wybuch jakby A, powietrza ten. i z powrotem się pojawia więc to są takie nowe rzeczy które Fyzika się pojawiają powierza. Mi się podo podobało w tym filmiku jak gość wrzucił granat w takiej wnęce w ścianie to. i ten dym wypełnił tą wnękę Tak można też wejść jak wejdziesz do środka i wybiegasz to masz ze sobą dym Super. za tobą idzie więc to jest bardzo fajne. Mapy będą te same, ale na przykład wiemy już też, że będzie zmieniony tick rate, czyli coś, na co wiele osób narzekało, bo w CS masz jest tickrate i on tam co jakiś czas musi robić jakieś rzeczy, więc jak robisz niektóre rzeczy szybko, to gra tego nie rejestrowała albo rejestrowała to z opóźnieniem, a tutaj tego ma nie być, ma być jeden do jednego oddane strzelanie. To jest no to taka może, duża rzecz, która dużo zmienia To faktycznie może bardzo dużo zmienić na scenie esportowej Przypuszczam, że casuale też to w jakiś sposób odczują I tyle z Counter Strike'a Ale w tę środę wyszedł Unreal Editor Dla Fortnite'a Pozwalający tworzyć mapki na Unreal Engine 5 Narzędzie jest darmowe i daje niesamowity ogrom możliwości, co też pokazało wideo uchylające robka możliwości gry. My Wam te wideo wrzucimy, żebyście nie musieli oglądać reklam na przeróżnych nudnych artykułach, tylko od razu sobie weszli na YouTube i zobaczyli te wideo bezpośrednio. No, ja, ja byłem w szoku, jak to zobaczyłem, bo pamiętasz moje pierwsze wrażenie, zastanawiałem się, czy to nie jest Call of Duty Modern Warfare 2 albo Battlefield 18. Już nie wiem, która jest część aktualna, powiedzmy szóstka, bo nie piątka. I taki był poziom graficzny. I to jeszcze nie jest najbardziej szokujące, tylko najbardziej szokujące jest to, że te narzędzie są dane w ręce sceny i każdy może ten poziom osiągnąć. Tak. I jeszcze ostatnia rzecz, którą chciałam powiedzieć, to co rozmawialiśmy z Tobą, rozmawialiśmy z Baconem, którą serdecznie pozdrawiamy, że mo, ja zadałem takie pytanie nam, naszemu tercetowi rozmawiającemu, czy faktycznie może to spowodować takie możliwości. Engine'owe nazwijmy to, twórcze, że ktoś zrobi w cudzysłowie, w przenośni graczy zrozumiał drugiego, lola na zasadzie tak dużo mechanicznie czegoś stworzy, pomijając cały level design, całe możliwości graficzne, cały UX, tak zaprogramuje tę mapę, że da to nam nową grę. Zdefiniuje może nowy, nowy gatunek. I no to i, ciekawe. No właśnie, i tutaj posiłkujemy się świeżym streamem, sesją QA czyli pytań i odpowiedzi na Twitchu, która miała miejsce z CEO, z managementem i z influencerami z, zgromadzonymi wokół e, Fortnite'a i na tę chwilę o, dowiedzieliśmy się masy takich użytecznych informacji, chociażby tego, że nie planują płatnych asetów na ten moment do gry. Na ten moment wielkość projektu tego Unreal Engine Fortnite to absolutne maksimum biorąc pod uwagę komfortowo użytkowników, prędkość ładowania, długie doładowanie mogłoby zrazić ludzi do trybu Creative. Ja Będzie rozwijane wraz z rozwojem sprzętu i to jest ważne, ponieważ PS5 doskonale dźwiga Unreal Engine 5, ale posiadacze starszych pc mogli się z jednym patchem o tak zdziwić. Pierwszego dnia powstawało, czy powstało, powstawało tysiąc nowych projektów na minutę. To jest w ogóle jakaś niesamowita skala. Oczywiście trzeba pamiętać o tym, że większość tych map to pewnie są, e, tak jak na polskim YouTubie, gdzieś tam na Twitterze głównie można zobaczyć zdjęcie jakiegoś streamera, muzyczka podłączona i to tam sobie się dzieje, ale zakładam, że dużo projektów jest też bardzo fajnych, tak jak mapy z Overwatcha przeniesione do Fortnite mm -hmm. na przykład, bo to już widziałem, że jest robione. To, że dzięki temu gra wygląda naprawdę jak taki. Nawet nie chcę powiedzieć shooter, bo to nie jest shooter, to jest single singleplayerowa. Jakbyś Krajzisa kiedyś odpalił mhm. i to było coś takiego, że oglądasz Crazysa i myślisz, to nie może być gra. Mhm. Nie? A tutaj masz to po prostu i to jeszcze w multiplayer online gierce, która się dzieje w internecie i masz się z innymi ludźmi tam łączyć. Wiem też po ludziach, którzy teraz robią gry, naszych znajomych wspólnych, że oddanie tak szerokiego narzędzia kreatywnego może przynieść wiele takich właśnie pozytywnych owoców. Nie mhm. memicznych, nie jakichś dowcipów, ale. Ktoś na pewno się pojawi, niech to będzie jedna osoba na 100 tysiąc, 10 tysięcy, która zrobi z tego dużą rzecz. Po... Jedna osoba na tysiąc, to już jedna dobra ma pana minutę. No, no nowo... kurde Kos Kosmos jest to jest dziwne, po że prostu. Tak Madzika wymiata mnie w leśną blodę, <laughs> po prostu jak, jak psa 3 minuty po urodzeniu pies. bym psa nie, nie skrzywdził. Wcale bym nie skrzywdził pieska. Tak, ale mnie tak. Dobrze. Są blisko meta ludzi. Hashtag nikogo. Cytat. Musimy dać ludziom więcej narzędzi do wyszukiwania wysp, które im się spodobają. I to do, wtedy... Aha. Tak. Przesiew. W łyżce miodu Tak. Dziegciu, łóż... jakoś. jakość. Dziekciu łyżkę miodu. No Wprowadzają stronę twórców dostępne w sieci i w grze, które będą mogli personalizować i tak samo to też pewnie będzie wiązało się z poprzednim e, ważnym newsem, że będzie łatwiej wyszukiwać. Mm. No są zmiany w kodach też, bo to, że robicie gry, to wam pozwoli zarabiać na tym, bo będzie można wydawać y, foldolca. I ten tak. cytat, to jak oddanie klucza do jednego z najpotężniejszych mechanizmów na świecie. Zgadza I to się? jest prawda, bo to jest oddanie Unity Engine który jest tak prosty do użytkowania, że może w nim stworzyć cokolwiek, jakby no każdy, powiedzmy sobie szczerze, zakładam, że jakąś podstawową mapę może zrobić każdy, a w Unity Engine tego nie zrobisz, nie? no bo to jest ciężki program, w którym, żeby coś działało, to trzeba się nabawić, trzeba mieć asety, trzeba mieć wszystko, tu masz to za darmo, biblioteka setów. Jedyny myk jest taki, że robisz to w Fortnite. Tak, i też w uproszczony sposób, bo skoro masz ten edytor, to już nie musisz być jakimś takim co najmniej frontendowcem czy, czy tak, kreatorem no. treści. A kto nie próbował robić w Tony Hawk pro skater mapek? Czy tam w skacie? No każdy. To jest oczywiście o. wychodziło z tego okropne rzeczy. Zadam ci pytanie, takie sentymentalne, historyczne. Kiedy, no. do jakiej gry robiłeś pierwszą mapkę, bo próbowałeś? Do Tony a. Do Tony a. No. a wiesz, do jakiej ja? Do muda jakiegoś pewnie. Nie. Z patrząc to... na twój wiek. Nie, to, <laughs> jeszcze lepiej. Mudy były chyba później. A <laughs> mówisz w... o rysowaniu też w zeszycie? Nie. Okay. Nie, nie, w grę. No tak, to w ten no. Nie, to u mnie pierwszą grą y, pokazywaliśmy już, wam na antenie magazyn Pegasus i w Pegasusie była gra tanks. Tam można było mapki robić? I tam można było robić mapki i na tych mapkach je ścierać. To ja tam wręcz generowałem miasta, nie? W sensie robiłem cały pomysł. Tej My to mapy. graliśmy z bratem czy też tym po prostu dużo, nie pamiętam jakby to za, za, za stare czasy, żebym pamiętał, czy robiliśmy mapy. Tej tak grze trzeba było zbić orzełka. Ja wiem, bo ja grałem. Nie wiem, czy nie więcej godzin niż teraz mam w jakieś takie single-playerowe gierki. My Myślę, ty... że do sytkami można liczyć. Gdyby się wtedy mierzyło, Co się robiło w edytorze? Pierwszy już, który się robił. O budowaniu. <grym> niezniszczalnym murkiem. Mi się eksakt. Okay, wtedy to w później takim razie. <grym> death match, death match. masz później. No. Wracając do tematów Fortnite'a. Uważam, że to potężne narzędzie, będziemy mocno się przyglądać temu, co się dzieje na scenie i ja nie jestem jeszcze przekonany do trybu kreatywnego, zagrałem w parę rzeczy, było fajnie, ale mnie nie wciągnęło. Zwykły Fortnite, następny rozdział sezonu, bez, jest budowania. Super. bez budowania oczywiście, gram, jest super, fajnie, ta, ta gra jest taka strasznie up to date, rozwija się, ale tutaj pokładam szczególne nadzieje, że może coś ciekawego się pokaże. Tyle na razie o esportowych nusikach i świeżakach. Powróćmy na ziemię, a właściwie na twardą, kartonową, tekturową i drewnianą ziemię, czyli planżóweczki. Serdecznie pozdrawiamy Patrycję z Plancheo, która potrafi nam świeżaki wyczarować takie, że ja sam jestem zaskoczony tydzień w tydzień. Więc cztery nusiki od niej, ostatni od naszego testera Kondziora. I Patrycja w ogóle też splanszało w tym tygodniu nagrywała na swoim YouTubie ich przemyślenia i w co ostatnio grali, rozmawiali na ten temat w trójkę. Więc też was tam odsyłam, jak chcecie, zapoznajcie się z jej materiałem gorąco, a my przejdziemy do Newsików. I wiesz, że ja Ravensburger często wymawiałem jako Ravensburg. Okej, okay, Ja nie wiedziałem, jak firma robi Puerto Rico w ogóle. Więc Ravensburger organizuje mistrzostwa w Puerto Rico. Nagrody są naprawdę zacne, bo można wygrać 10 tysięcy złotych za pierwsze miejsce, 2000 złotych za drugie i 1000 złotych za trzecie miejsce adekwatnie do wydania w sieciach Empik więc już trochę mniej przyjemnie. Trzy Wie... płyty albo w Pink Floyd z okazji 50-lecia na kolekcyjnym winylu, więc połowa pierwszego miejsca Wam to pójdzie. Wielki finał 10 września na planszówkach w spotku. Więcej szczegółów na stronie, która właśnie w tym momencie ląduje na czacie. Tam możecie sprawdzić, gdzie w Waszej okolicy odbywają się mistrzostwa, eliminacje w sensie do mistrzostw. Fajna gra, fajny planszowy klasyk, teraz znowu wydany w jeszcze nowszych szatach. O ile się nie mylę, jak nie to mnie Patrycja poprawi. Chyba to jest trzecie wydanie tej gry, jeśli chodzi o design graficzny. Polecam. Warto sobie spojrzeć, jak graliście kiedyś w Puerto Rico i Was zraziło to, jak wyglądało, no z racji tego, że ta gra ma już swoje lata, to teraz to jest zupełnie odmieniona szata graficzna i może się grać naprawdę przyjemnie. To nie jest teraz formacja Marsa, to nie jest stare Puerto Rico. Mm -hmm. 21 marca, z okazji Dnia Wiosny, Portal Games zapowiedziało masę nowości i będą to nie tylko dodatki do Hexa, tak jak to zazwyczaj bywa, ale też Neuroshima Resurgence, czyli nowa gra w uniwersum, rywalizacyjna eurogierka. Do tego Gildia Kupców i Partyzanci, dodatki do Hexa, jedna to będzie normalna, kafelkowa, analogowa wersja, i ona będzie dostępna 5 września tego roku. No i Partyzanci, czyli unikalna armia na potrzeby wersji cyfrowej. Debiut na Androidach i iOS-ach jeszcze w tym roku. NSK zapowiedzieli, czyli na Worsham Mowy event realizowany 29 kwietnia, jednocześnie w różnych punktach w całej Polsce. I to jest ciekawe przedsięwzięcie, bo to taki Fight Club na żywo zrobili, hmm. gdzie w różnych miejscach na mapie Polski będą się ludzie ścierali w heksa. W tym samym momencie jest to turniej eliminacyjny, eliminacyjny do mistrzostw już takich ogólnopolskich. A na sam koniec zapowiedzieli Moloch, ucieczka z miasta maszyn i to mnie bardzo cieszy, z tego powodu, że jako fundacja Nie. Mateusz głównie nad trzema trzyma pieczę, rozwijamy również sekcję RPG-ową, a Moloch ucieczka z miasta maszyn to jest jak to zwane w świecie neurusimy fablanej, suplement, czyli dodatek do tejże neurusimy, premiera podczas prykonu 16 czerwca tegoż roku. Jeszcze tak tylko y, psiknę, pst, powiem, że pewnie jeżeli będzie jeszcze się można zgłosić, to zrobimy w Biemstoku jakiś Fight klub Neuroshimowy, zakładam. Tak, myślę, że tak, jeżeli będzie się tam. Mam jakieś tam to... wtyki. No, no, Będziecie można pobić, także wyciągajcie heksy i trenujcie zbijanie. Rozgrzewajcie swoje heksy. Kąd już tą edycję, edycję kolek kolekcjonarską. Wiem, że męczy, niech męczy bardziej, to może coś ugra. W życiu w końcu. Zdrawiamy serdecznie. Dato 300. Rebel zapowiedział polską wersję dodatku do zaginionej wyspy Arnak. Poszukiwana ekspedycja. Po angielsku, tak się inaczej. Dodatek wprowadzi nową specjalną sześciorozdziałową kampanię, którą można rozegrać samodzielnie lub w dwuosobowym trybie współpracy. Premiera jeszcze w tym roku, na razie pracują nad polską wersją. Jeżeli yy, wydaliście pieniądze na Kickstarterze i czekacie na Wiedźmin Stary Świat, to kontenery zmierzają już do Europy, i to zarówno polskie wersje, i wersje angielskie. A wiesz, jak, wiesz jak mocno. Skomunikowani są wydawcy Wiedźmina, że nawet wysłali linki. Nie wiedziałem, że tak się da. Tracking do tych statków z kontenerami. No proszę. I sobie patrzyłem, gdzie jest jeden statek, gdzie jest drugi. Może by 30 razy nie odpowiadać na to, kiedy <grym> będzie gra. <grym> tak, i gdzie jest? To jeden był tak, to, to dopiero wczoraj, jak to mm -hmm. sprawdzam, dopiero wypłynął z Chin, a drugi już tak był w stronę Danii się kierował. Nie, jeszcze nie, przepraszam, na wysokości Portugalii gdzieś. Płynie. Tak, Warhammer, nie wiem, czy to widziałeś. i tam widziałem, proszę, widziałem. 40 tysięcy dostał trailer do dziesiątej edycji. I ja to obejrzałem oglą, ten trailer i myślę, kurczę, lepszy trailer niż w zeszłym tygodniu pokazywaliśmy do Warhammera. Mm -hmm. Myślę, ale gdzie jest haczyk? Dobra gra się szykuje. Haczyk <gry> był w tym, jak się zagłębiło wniosek, że to jest trailer do gry figurkowej, figurkowej do bitewniaka. Do bitewniaka, po a nie do gry elektronicznej, komputerowej. Games Workshop umie w te trailery i Games Workshop ma bardzo dużo pieniędzy ze sprzedaży plastiku, które mogą wydawać na nowe trailery. To prawda, a teraz to, na co wszyscy czekaliście, a dostaliście za wcześnie. Czyli Nitka z Betą, Diablo, czwóreczki. Wracamy do tego tematu. Piszcie na czacie, wysyłajcie nam gołębie pocztowe, jak wasze wrażenia po Becie. Kto grał w zamkniętą, kto kupił w przedsprzedaży. Jak u ciebie? Jak u mnie? Wrażenia? Tak. A nie rozmawialiśmy jeszcze o tym. No nie no my tyle gadamy o tym Diablo, że mi się myli. Bardzo my mi się podoba musimy, Diablo. Musimy z Mariuszem zrobić jakiś taki trik, żebyśmy odróżniali, kiedy rozmawiamy na żywo, a kiedy... A kiedy w Gamecastie. No właśnie. Bardzo mi się podoba Diablo. Grałem nie super dużo, ale dość sporo. 25. poziom na czarodziejce, tak się nazywa ta klasa po polsku, zakładam. I 16-18. na barbarzyńcy. Czarodziejku oczywiście grało się dużo przyjemnie, bo czarodzieje w tej wersji beta są OP dość mocno i buildy są dużo prostsze i kajtowanie jest fajne i masz różne dziwne skile których nie mają inne postacie w tym samonaprowadzającą wieżyczkę o nazwie Hydra która robi za ciebie cały damage jeżeli ci się będzie chciało i można sobie dzięki temu robić szalony content i teleportować się przez całą mapę i bardzo dobrze się bawić skończyłem kampanię skończyłem chyba wszystkie questy poboczne nie chciałem się wszystkich czyścić wskaźników na mapie Znaczników, bo to za dużo roboty, aczkolwiek zacząłem to robić, ale potem sobie zaczęliśmy grać od nowa w piątek. jak w miałem to wykończyć, ale już mi się nie, nie chciało potem tego robić, po prostu. Ja podobnie tak jak ty, 25 level Czarodzieja, bo tak to się nazywa po polsku, i coś w okolicach 20-18 levelu łucznicki sobie zrobiłem do porównania. Sprawdziliśmy z Mariuszem intensywnie multiplayer, tak jak wspomnieliśmy parę minut temu, multiplatformowo na PC i na PS5. Działało wszystko wyśmienicie, nie było żadnej różnicy i ku zaskoczeniu bardzo wygodnie czarodziejem się gra na padzie, mm. bo jak jest ta spora kombinacja czarów i rzuca się pewne czary w zależności od grupy przeciwników, czy to mniejsza, czy większa, to na tym pianinku niczym na padzie blululul, mm. zasuwasz tu Hydry, tu w środku Blizzard, pomiędzy jeszcze się zamrażam, to czymś dobije piorunem. Mega, mega fun. Kwestia celowania, czy to będzie do, do, doprecyzowane, no zobaczymy, bo... Mam wrażenie, że mi prawy analog nie celował, a powinien. Lewy powinien być totalnie dochodzenia, chodzenia prawym, czyli to, co jest fajną przewagą w grach z trzeciej osoby, albo w rzucie izometrycznym na konsoli, że da się odchodzić i celować. Mhm. Na komputerze. Na pc -cie. Na konsoli. Na komputerze no. jak chcesz iść w lewo, a siekać w prawo, to musisz najpierw kursorem pokazać, że ma iść w lewo, później ten sam kursor przerzucić na prawo, wycelować czar, bądź zdolność, bądź strzał no. i znowu klikać w to lewo. Aha, mówisz Wiec, o tym, że analogiem masz biec Tak, więc nie, po, jakby... postać będzie ci się przytrzymywać albo nie będziesz szła ciągle. A na konsoli możesz iść w lewo i prawym celować. A Ale w killem... też, jakby zakładam. Nie, no bo masz odchylony lewy analog. A, na to... celujesz. Ok, czuję. Tylko, się... że to nie działało. Mam, mam wrażenie, że mi nie działało. Może robiłem coś źle, może po prostu nie działało. Jakieś tam parę bugów znalazłem, jeden nawet zgłosiłem i <grym> pewnie więcej niż ja osób to zgłosiło, bo już drugiego dnia był naprawiony, czyli jak rozwijałeś mapkę z questami, znaczy mhm. jak otwierałeś mapkę, rozwijałeś questy, to nie dało się wybrać pozycji z menu. To wszystko działało mechanicznie, okay. ale, ale tak było jakby zamrożone. Więc... Widzę, że pracują i też dowodem na tym, że pracują nad tą grą jest to, że patch jest wypuszczony między betami, czyli tak. tą zamkniętą dla pre, pre pre-orderowców i tą otwartą, która startuje dzisiaj o 17. .00. Więc też jest masa zmian, które tam się zadzieją, takich kosmetycznych. Chyba nie wiadomo, znaczy nie wiadomo, właśnie nie powiedzieli, czy sfiksują ten problem, o którym ty mówiłeś i namierzyłeś. Czyli teleport. Z teleportowaniem. No właśnie, no to myślę, że to trochę więcej roboty, bo powiem tylko tyle, że jest czar teleport oczywiście, i na padzie go się klika, jak grasz na konsoli, to się klika, on się teleportuje, a na myszce teleportuje się tam, gdzie masz kursor. I jak tak. zrobisz sobie do samego końca ekranu, to się przeteleportuje twoja postać do samego końca ekranu. Więc ludzie oczywiście zaczęli robić tak, że odpalili sobie white screena i wtedy widzisz trochę szerzej to wszystko, mhm. i dalej się możesz teleportować jeszcze dalej. Nie powiedzieliśmy jednej ważnej rzeczy, bo rozmawialiśmy o tym na żywo, nie powiedzieliśmy na antenie. Jakie były pierwsze wrażenia? Otóż moje pierwsze wrażenie były takie, że jak odpaliłem grę, no to byłem zawiedziony, hmm. bo nastawiałem się na to, że tak będzie i zaraz tą myśl zamknę, bo oczekiwam dużo od Diablo, oczekiwam tego, co Blizzard dawał zawsze na sam początku, czyli na początku masz takie wodotryski, masz takie wow... Szał wiadomo czego, jest super i o w ogóle elegancko, później to wrażenie gdzieś tam się stabilizuje. A tu baba jedzie na koniu. <grym> u, u ciebie baba, u mnie czarodziej, umie drag queen. No właśnie, chciałem no, powiedzieć, jak się ubrałeś z tym Mój czarodziej był bardzo piękną drag queen. W miarę światem tego to jest. Chyba jednak będę grał dalej czarodzie. wcześniej Mariuszowi mówiłem, że myślę, że muszę zrobić czarodziejkę, bo strasznie później wygląda pokracznie w tych lepszych sprzętach, ale jednak fajnie jest grać drag queen. I ta gra nabiera z czasem. Mhm. Jak fabuła się rozwija, a równolegle rozwijają też się twoje zdolności walki, czyli jakieś mechaniczne, to dopiero coraz bardziej pokazuje swoje oblicze. Bawią mnie ludzie, którzy wypowiadają się na temat tej gry dłużej niż materiał, w którym bądź wypowiedź na żywo trwa dłużej niż czas, który na tę grę poświęcił. My, jak siedzimy w tym studio, poświęciliśmy Gdyby zsumować godziny, myślę, że więcej niż jeden bądź dwa dni w ten weekend. No spokojnie. Myślę. Zmaksowaliśmy postać. Mm -hmm. Nie zrobiliśmy wszystkiego, co daje ten kontent, bo nie zabiliśmy tego Bosa, Smoka, bossa, smoka tak. pierwszoaktowego, ale jak mi powiedziałeś, to później podbijaliśmy też twierdzę i ja się bawiłem bardzo dobrze. Ja też się bawiłem bardzo dobrze. Powiem tylko, że mam, miałem to samo na początku. To było takie Diablo, sobie grasz. Jestem do momentu trailera w kapliczce. Tak. O, tam już taki był taki pik, takie, że o, to będzie dobre i potem było fajnie. Podoba mi się sposób narracji tego wszystkiego, bo jest przeplatane y, scenami mówionymi, y, gadkami w questach, trailerkami, które są przecięciami, cutscenkami, które są też czymś innym niż trailer... Niż, są dwa rodzaje cutscenek. W jednych jest twoja postać, ta normalna z gierki, po prostu na sobie chodzi tam robi rzeczy, a druga to są takie generowane trailery, no. tak które są tam zrobione. Są też hologramy, Czyli sobie przychodzisz, czyli coś tam gada, chcesz, to sobie stajesz, słuchasz opowieści. Jak nie, to lecisz dalej i też nic nie stracisz, jeżeli to Cię nie interesuje w ogóle. Mm, także jest dużo rzeczy. Fajnie to jest właśnie prowadzone, że to nie jest takie, że zawsze masz kaczenkę, nie kaczenkę, bo kaccenki później będą za szóstym razem upierdliwe. Po Zarzucałem tej grze, że fabuła jest za prosta, za płaska. Miałam wrażenie, że robili to bardzo utalentowani, pracowici i błyskotliwi starzyści. Do momentu, kiedy dalej niż ten kościół, niż taka scenka z tym kościołem, celowo nie spoilujemy, tylko jak już robiliśmy, tą główną fabułę, sam, nasze znaczy samemu, jak robiliśmy, bo no. razem to, to przez to przelatywaliśmy, w tych podziemiach fabularnych, gdzie się idzie i zgłębia już dalej, główny wątek, tak. kto grał, ten wie o co chodzi, kto nie, to nic tu nie spoiluje. bo zauważyłem, że faktycznie fabuła w tym takim Diablowym stylu się rozwija. To nigdy nie będzie fabularnie Cyberpunk czy Wiedźmin, gdzie to jest wielopłaszczyznowe. Tam zawsze ta fabuła jest takim prawidłowym, porządnym fantazy i też dostajemy to w tej części, aczkolwiek później fabularnie jest jeszcze lepiej. Tak. I też pewne rzeczy mi zaskoczyły, co powoduje, że jestem ciekaw, jak rozwinie się to w pełnej części gry, którą otrzymamy w czerwcu. Ja grałem w trochę RPG-ów, przez ostatnie lata, nie jakoś super dużo, ale grałem w większość, skończyłem jakąś tam kampanię, plus pograłem coś tam jeszcze. I nie pamiętam zupełnie fabuł z większości z nich. Jakby w ogóle nie pamiętam. Mimo, że niektóre gry, tak jak Patof, przechodziłem tą fabularną część kampanii, no kilka razy mi się zdarzyło. No to tutaj. No i nie pamiętam, co tam się działo. A tutaj, mimo wszystko, oczywiście to było tydzień temu, więc nie ma co się tutaj rozwodzić. Ale coś tam się dzieje. Też nie wymagam od RPG, żeby miała jakąś niesamowitą fabułę. Zobacz, jesteśmy ponoć w tym zamkniętym weekendzie. Ponad milion graczy przekroczyło 20 level, w tym my. Ale nie załapaliśmy się do jednej rzeczy. No. Pieseczka nie mamy. A to już dostali ludzie pieseczki? Bo tu jest napisane, na, że. Trzeba odebrać od kogoś? A to czy odebrać. Nie, nie wiem, ja pytam. Bo mi się Nie wydaje, no, że to jest ten Feats of Strength, co dostałeś, zdobądź 20 poziom w betcie. Like masz to na pewno, to jest w achievementach na samym dole, jest Feats of Strength. Okay. I tam dostajesz. Wolfpack. Masz achievement na pewno. I to masz tam plecaczek do zarzucenia sobie. Ja chcę pieska, i zostanie na ten? No tak, on potem zostaje jakby. jeszcze ma... Informujemy, widzicie. Jeżeli tego nie odebraliście, albo nie sklejmowaliśmy, albo to jeszcze jest czas, żeby piesek wam został, bo część tych achievementów zostanie, hmm, chyba wszystkie takie, które ma, nagradzają za udział w becie, tylko mi się wyświetlała data zrobienia jakiś tam randomowych dzień miesiąc 1970 roku. Ja miałem normalnie sprawdzić. A, a u mnie nie. Zobaczę, czy to się zaktualizowało i też sprawdzimy, bo ponoć te postacie na, na pewno mają się wyczyścić po becie, to jest oczywiste, mhm. ale nie jestem pewien, czy się nie wyczyściły względem tego no weekendu. No właśnie, ja najpierw czytałem że mają zostać na następny weekend. Ale potem czytałem z kolei, że mają nie zostać, więc zobaczymy o 17% po prostu, jak się zalogujemy. Też się nic nie stanie, bo przejście do tego 25 poziomu to jest parę godzin. Aak. no Nie szkujmy się. Szczególnie, że zakładam, że będziemy skipowali jajty kacycenki, no bo nie ma sensu ich oglądać po raz kolejny, więc to będzie. Szybkie, szybka przyprawa, bardziej będzie upierdliwe odblokowywanie po raz kolejny dungeonów i tych tak, yy, całej mapy. esencji tych tak. całych. Bardzo ambiwalentne uczucia wzbudza we mnie news, że zielone przedmioty, czyli setowe przedmioty, są te przedmioty, których nie uświadczymy ani w becie, ani na premierę Diablo. Dla, jest to smutna wiadomość, a teraz ta wesoła strona tej wiadomości, ponieważ Blizzard twierdzi, że chcą ten system jeszcze lepiej dopracować i dać go później w trakcie sezonu, Mam nadzieję, że nie za dodatkowych hajs albo w ramach DLCK, tylko po prostu to spaczują. To ja Ci teraz powiem. Mam te samą smutną i wesołą reakcję na tę wiadomość. Wesołą na to, że nie będzie setowych przedmiotów, a smutną na to, że je w końcu dodadzą. Bo setowe przedmioty w grach ARPG to jest strasznie upierdliwa rzecz. Bo one Ci narzucają z góry styl gry. Tak jak miałeś w Diablo 3. W Diablo 3 setówki to jest najgorsza rzecz, jaka się trafiła tej gierce. Bo wyobraź sobie, że masz set no nie w grze są trzy setowe, powiedzmy rzeczy. Set pod hydry, set pod jakąś jedną rzecz i set pod coś. I wszystkie inne bildy przez to są gorsze. I narzuca ci z góry to, żebyś grał ja Rozumiem. To jest to samo, co pierścionek. Ona na takim wytłumacz analogii. Masz pierścionek, w sensie ten afiks, mm. który mówi: masz o jedną więcej hydrę. Tak. I byłoby Miałem. super. No tak. Byłoby super, gdyby to mówiło: masz o jedno więcej tak przyzwanie. Nie? i wtedy sobie możesz podmiot. wybrać. Czy no. grasz y, tymi no. lightningami, czy no. hydrą, czy coś tam, nie? A właśnie setowe przedmioty w Diablo 3 szczególnie były takie, że. No muszę grać setowym przedmiotem. Skoro Blizzard zasłania się lepszym dopracowaniem tego systemu, mam nadzieję, że dadzą na tyle. Dużo różnorodnych setów, mm -hmm. że będzie to rzutowało na kilka strategii, a nie opowało w jakiś sposób jedną. Żeby po tym, jak mi wypadnie setówka, żebym nie musiał zmieniać buildu, tylko grał tym, co chce. Nie? I jeszcze ja jedna bardzo setów. ważna rzecz, właściwie zbliżając się ku końcowi wątku z Diablo, to to, że we mnie o wiele większą ekscytację wzbudzało w Diablo 2, kiedy wypadł ci przedmiot setowy, mm -hmm. kiedy wypadł ci przedmiot. Ten episki wyżej, wyżej mhm. niż unikatowy epicki, ten brązowy on był, nie żółty. A tutaj żółte i brązowe lecą jak po prostu woda z kranu, tak samo jak po, po reparacji przez wodociągi białostockie kanalizacyjne. <grym> to też no, stop żółte i brązowe i w, 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 nasze takie wewnętrzne rozkwiny bo to oczywiście o tym nie powiedzą, że taki podkręcony drop rate jest po prostu na te legendarne rzeczy, żebyśmy mogli sobie potestować to. Bo tak naprawdę, gdybyśmy grali w normalną gierkę i miałyby nie wypadać żadne legendy, to byśmy nie testowali podwójnych hydr, jakichś tam tych bombli wybuchających, coś tam, i mielibyśmy taki... Bo ja na przykład mówiąc o tym, że o, mało skilli to jest zarzut, który się gdzieś tam pojawia, nie? Bo masz 6 skilli na pasku, możesz tylko mieć. I wydaje mi się, że Diablo 4 właśnie jest ciekawe przez to, że masz te 6 skili, ale masz <gryw> bardzo dużo legendarnych afiksów, które możesz zanieść do pana w mieście, w je, i potem nałożyć sobie na inny przedmiot. Więc teoretycznie każdy twój przedmiot może mieć jakiś afiks. Podwójne hydry, bańka, która na tobie się pojawia, jak dostajesz obrażenia, jakieś tam różne inne pierdoły. Jak biegniesz, to Ice Armor zostawia takie AOE wybuchające, coś tam, nie? I to Opr ci dodaje duże rzeczy. Oprócz po tego, to co zauważyłem dopiero grając yy, uczniczką, bo yy, można urównalniać te skille. Magiem robiłem... Po jednym mm -hmm. z każdego poziomu. Rozwijałem, cofam punkty, zostawiałem. Nie miałem potrzeby robić więcej. Łuczniczką z racji tego, że też było mniej czasu na granie, bo się beta kończyła, no. a też wypadł przedmiot, który mi boostował y, któryś tam level skilla, to ja sobie urównawiałem i wykorzystywałem po dwa skille z tego samego poziomu. Czyli miałem mm -hmm. wszystkie sloty zajęte, y, a jeszcze nie miałem maksymalnie odblokowanego całego drzewka możliwości, co mnie ucieszyło, bo powoduje, że będzie można o wiele bardziej budować sobie jakieś takie Kombinacje tych skilli niekoniecznie idąc e, jak po sznurku. No tak. Tylko właśnie aby nie było jakichś tam super przegiętych rzeczy, że będziesz zmuszony nimi grać. W sensie nie będziesz zmuszony nimi grać, ale jeżeli nimi nie będziesz grał, to będziesz głupi po prostu i jakby nie lubię takich sytuacji, że jest jeden albo dwa bildy, a cała reszta jest po prostu syfem. Fajnie było, żeby były trochę słabsze, oczywiście, bo któreś będą lepsze, ale żeby to nie było aż tak daleko jak masz hydra, albo będziesz używał nie hydry. Tak, no to to tak, jest tak, jakaś tak, kosmiczna tak. różnica i nie chcesz tego robić po prostu. Fajnie byłoby jeszcze porozmawiać o innym... Rzeczach, a jeszcze. No właśnie dękaś, tak, bo mamy. 22 ja, minuty. Ja mam trochę zastrzeżeń, już nie będę <noise> mówił. To powiem tylko jeszcze, że 30, 80 Ti yy, się pali. Jak grasz w Diablo, ale tylko wersja Gigabyte. Tak, Płonie niczym tak. Diablo Fire. Tak. Diablo dobrze nawiązuje do dylematu Bioware, bo tam to, to też trzeba to się zdecydować, czy jesteś protagonistą, czy protagonistką. U Ciebie nie ma dylematu, zawsze będziesz protagonistką, Dokładnie. ale niektórzy, jak ja, mają, nie? To, to o czymś to świadczy, nieważne. Już mówię o sobie. Deweloperzy mocno zastanawiają się, kto ma być protagonistą w Mass Effect 4. Czy powrócić do Sheparda i zrobić ukłon w stronę starych, dobrych dwóch pierwszych części? Czy może kolejną Rider z Mass... Efekt Andromeda. No, zobaczymy z jakimi dylematami boryka się studia AAA, i to świadczy tylko o tym, że nie kreatywność a sprzedawalność gierki. Obliczmy, co lepiej nam zrobi robotę. A jakby w sensie, no nie można dać opcji wyboru płci na samym nie, starcie. Nie, nie, no bo to tak jakbyś dawał opcję Wiedźmina. To jest postać wyborcza. To jest konkretna, no tak, bo konkretna osoba. Koleś w kosmosie. To jest bardzo określony. Nie, nie kreujesz kasta, tej postaci. A, słucham. Nie kreujesz tej postaci. Ja rozumiem. No. Wiem tylko, jakby, no, nie rozumiem, dlaczego są kolesie. dlaczego no, sobie Wiedźminami, to jest Bo masz Wiedźmin Geralt. Konkretnie. Na, na tym to się wiesz, jakby tak. No Geralt, wiesz, tutaj wiadomo. No, ale myślę, że y, Shepard równie dobrze mogłaby się nazywać kobieta, albo mężczyzna, albo cokolwiek i dużo by się tam nie zmieniło. To w prawda. W wszystkim, no. Zrobimy wam przerywnik taki rozróżniający z cyklu, co AI piszczy, bo to często gości w naszych rozmowach i będzie gościło. Chat GPT nie poradził sobie z kapcza, więc poprosił człowieka: nie, nie jestem robotem, mam wadę wzroku. Tak oto delikatnie skłamał algorytm, rozmawiając z testującym go pracownikiem Arc pracującym na zlecenia OpenAI. Aha, czyli co, uczy się oszukiwać bardzo no, dobrze. No właśnie, <laughs> tego brakowało nam. Nie wiem, czy widziałeś artykuł, co mnie w ogóle nie zaskakuje, mhm. że chat GPT potrafi napisać kod do Snake'a, Ponga, Astrojców czy Connect4. I teraz pytanie moje, czy pisze sam od zera, czy z asysa z netu? Jak każdy programista. No, no. <laughs> czy, czy w ogóle ktokolwiek pisze kod w dzisiejszych czasach, to serii by trzeba było zaprosić i zapytać o to. No, czy, czy, to po prostu, czy to dobre składanie kodów, które potem sobie czyścisz i wiesz. Szepar samodzielnie zapewnił wyż demograficzny w całej galaktyce. Najłatwiej będzie uczynić protagonista jego synem, córku, wszystko jedno z której rasy. Zgadza się. Konziur bardzo tutaj dobrze podpowiedział. Jak to się, fakturę Galactus wystawił, bo pomysł wyniknął od nas. I to jest ciekawy artykuł. Nie wiem, czy widziałeś. Czart GPT został poproszony o stworzenie wcześniej opisanej emocji. I przed Państwem Meldoria. Mhm. Jak to wygląda? Chat opisał to dokładnie, bo nawet są jakieś wizualizacje. Tak. Dosyć mocno przypomina moim zdaniem tamto buddyjskie zen oświecenie, trochę Satori, trochę Nirvana, trochę trip po kwasie. Nirvana 100% moim zdaniem, to jest, jest sprawdził trochę właśnie Nirwana, trochę trip po ayahuasce, no. m, trochę wyjście z siebie i świat jako jedność. Cały, cały artykuł właśnie o tym mówi, jak to się odczuwa wtedy jedność z wszystkimi żyjącymi istotami, jakie są uczucia, jakie są dźwięki, jakie światło, jak wygląda obraz. I no, to, jest, to jest ciekawe, że takie rzeczy potrafi prognozować. Yy... wziąć to narzędzie? Nie, nie, potrzebuję w ogóle. Nie, ja powiem, mam jeszcze jeden. Yy, powiem o tym drugim. Yy, czyli o bardzie. No, no. Bardzo czat od Google. Tak. Niesamowity czat, bot, z którym można było porozmawiać. Yy, Śpij słodko aniołku, bo został zamknięty wczoraj. <noise> Już po? Tak. Dwa dni sobie podziałał. Yy, został, została wystosowana oficjalna notka, która mówi o tym, że pierwsze wrażenie można zrobić tylko raz, dlatego zamykamy Barda, bo zrobiliśmy go słabo. <noise> nawet nie w wielkim skrócie, tak to brzmiało po prostu, czat był na tyle piękny, że jak wyliczał nam na przykład jeżeli jedziemy z jakąś prędkością to po to ile kilometrów pokonamy w jakim czasie on nam wtedy podawał odpowiedź w kilometrach na przykład, gdy pytaliśmy o to kiedy, czy powinien zostać zwolniony szef Google'a, to twierdził, że tak i jak pytany o to, kiedy go zamknął, to dawał sobie rok bo powiedział, że jest. No, sam sobie. Tak, powiedział, że jest przepalaniem pieniędzy, więc jakby. Ja zadałem pytanie po tym, jak powiedziałeś ten case. czatowi GPT policzył elegancko i jeszcze inne obliczenia pokazał. No widzisz. I to jest. To nasz Polsku. przyjaciel czat GPT. Tak. <gry> to mówiłeś o tym, a powstał nowy, może nie chat GPT, a bardziej game-devowe narzędzie, które będzie o, odpowiadało za kwestie dialogowe randomowych mianych NPC-ów. Nazywa się to Ghostwriter, tak jak Ghostwriter, mówił mm -hmm. pisze książki po angielsku i został stworzony przez Ubisoft LaForge. Nie wiem, jak to się umawia, ja nie tak, mam... czyli któryś z francuskich <laughs> L.A. Forge. <laughs> L.A. Forge. <laughs> <Kalifornijska czyli> kalifornijski Kalifornijski <laughs> Ubisoft. <śmiech> Oprócz tego, że będzie generował odpowiedzi przez NPC-ów, to jeszcze będzie się uczył, jak gracz reagował na odpowiedzi czy też wyciągał jakieś wnioski. Widziałem prezentację właśnie z tym, bo to chyba z tym było taki wielki ekran, i tam z tyłu sobie gadały dwie postacie. bardzo fajna sprawa. Użytkownik FixO2 donosi na Reddit, że po zabiciu innego gracza w Waldeneggu otrzymał prawie 86 milionów run. Jak to możliwe i co można zrobić z zakupionym kapitałem, panie Mariuszu? Nic. Pewnie dopakować trochę leveli i być overpowered, albo dostać bana, jeżeli ta osoba, od której ten, te runy zgarnęliśmy, przedmioty gdzieś tam hakowała, no to 86 milionów to dość dużo. No ale w jaki sposób? Czy to jest w ogóle możliwe, żeby ktoś nagromadził tyle Tak, ruch? no bo dobijasz któryś tam level, a potem już nie dobijasz levelu, bo jak, jak robisz inwazję, to sprawdza ci Twój level i Twój poziom broni, ulepszenia i stara się Ciebie dopasować. Więc jeżeli przeskoczysz z tym poziomem gdzieś tam bardzo wysoko, no to w końcu nie będziesz mógł z nikim grać przez sieć. Więc jakby są takie kapy poustawiane tam chyba, Bartek jeżeli słucha to nam powie, wydaje mi się, że jakiś tam pewnie ze 150 czy tam 200 level i z jakiś 75 i na tym się inwajdy robi mhm. i wyżej po prostu już nie wbijasz, no a przy okazji zabijasz jakieś tam potwory jeszcze, no bo farmisz jakieś rzeczy czy coś. Okej, okay, czy to nie jest y, wynik niemożliwy do uzbierania? Nie, no są farmy, które ci pozwalają to zrobić pewnie w godzinę, myślę. Tylko to jest nikomu niepotrzebne. Rozumiem. Bo no masz. Jak, jak ktoś się nie bawi w inwejdowanie, to może sobie pewnie zrobić ten 300- czy 400 poziom y, i mieć easy moda w grze. Widziałeś nowy klimatyczny. Widziałem. Trailer Dead Island 2. Jest ładny. moim zdaniem wysmażony niczym rare blue hamburger z trailerami z no słabo, <laughs> ponieważ krwi jest sporo ta, i ta krew okay, z ekranu tak. przemawia w taki sposób, że daje do wyobraźni, dla wyobraźni polu popisu. Podoba mi się w tym trailerze, że nie jest taki typu gameplay, czy kolejna jakaś taka zajawka z niby plot twistami jednak nie, tylko właśnie krajobraz. Robi klimat, nie? No, to jest klimat. super muzyka, która jest tam, jakaś taka strasznie mellow i spokojniutka. No i tutaj takie scenki, to trochę tu trochę nie Urzekła mnie jedna bardzo scena w momencie, kiedy tam jest ten grill pokazany taki z hamburgerami, to nie wiem czy zauważyłeś, ale tam są cztery hamburgery Halumnie. i głowa ząbiaka przecięta w pół i wygląda jak kotlet od góry, i A, leży obok, to jakby. to jest super zabawne. Są takie rzeczy i mi się strasznie podobają. Bardzo fajny trailer. Tak, mi tak kraw się podoba, że wygląda bardzo, bardzo krwiście. Tak. Gra zadobituje na PC-tach Last oraz Next Gunach 21 kwietnia. Yy, tak, mówiliśmy o figurkowym Warhammerze 40 000, a w ręce IGN-u wpadł pc towy Warhammer 40 000 Bold Gun od studia Auroch Digital. Wygląda jak stare Boomer Shootery, bo ma taką pikselową grafikę 2,5D, jak to się ładnie mówi. No nie. No, to jest 25 wtedy? No tak mi się wydaje, bo, bo się 3D. obracasz i oni się tak obracają. Tak, oni są, Postacie, tak. są w stanie. są ja myślałem, że 2,5D jest wtedy, kiedy jest to jednak od góry. To izometryczne. 25 mi się wydaje, że się mówi na to. W każdym razie. No, Duke Nukem 3D, graliście? Yy, tak, grałem, ja, grałem, ale więcej grałem w Enemy. W enemy No to, to Wolfenstein jest jeszcze starszy. Tak, no. Ale to te pierwsze Dumy, a właściwie Duke Nukem 3D, no. to jest dokładnie na tą mańkę zrobione. Z takim samym pixel artem, tylko że świat Warhammera 40 tak. i według recenzentów IGN-u gra się bardzo dobrze. Tak, nie daje bardzo dużo fanów z rozgrywki. Nie moja, not my cup of tea, jak to mówią, ale wygląda całkiem przyjemnie. Myślę, że warte spróbowania, i obstawiam, że. Nie przejdzie bez echa, że nie będzie to kasztan, no, tylko że coś tam się zadzieje. Te gry też mają dużą regrywalność, bo tam sekrety, nie sekrety, pochowane, coś tam, to wszystko możesz sobie pewnie zagrać któryś raz i znaleźć ileś tam jeszcze znajdzie, które pominąłeś w pierwszym ranie. I, może nie trailer, ale za to fragment rozgrywki. W sieci wylądowało wideo z Crash Team Rumble. Trailer był już wcześniej. Jeżeli lubisz uniwersum Crash Bandicoota, tak jak moja żono, to te mocne MOBA, bo 4 versus 4 będzie mogło się ścierać, będzie na pewno dla ciebie. I ten świat Crash jest tam wdzięcznie zrobiony, takie nie wciśnięty na siłę. Zamknięta beta gry ma zostać udostępniona od 20 do 24 kwietnia. Na pewno więcej wam powiem, jak będzie się to zbliżało. Natomiast premiera samego tytułu 20 czerwca tego roku na konsole obu generacji Play PlayStation i Xbox. Szkoda, że nie na Switcha, ale z drugiej strony nie dziwię się, bo przecież Crash był chyba ekskluzywem w ogóle na PlayStation. No właśnie, Google. tak. O to jest yy, japońska ta. Mm. Jak coś mówię, Ale z drugiej strony też na Switchu nie wiem, czy to by wyglądało dobrze, bo mimo wszystko w tym Właśnie. trailerze się dzieje. Tak. Mimo tego, że jabłuszka wyglądają tak jak zawsze wyglądają jabłuszka, to gdzieś tam lasery, nie lasery, skaczące rzeczy i myślę, że to mogłoby być trochę za wymagające na mhm. poczciwego, już starego, leciwego Switcha. Myślę, że to już nawet na nextgeny powinno być, bo te wciskanie cały czas lastgenów nie zawsze musi się kończyć fortunnie. Tak jak Dead Island, które też wyjdzie na lastgeny oczywiście. No bo są produkowane, to wyjdzie. Nie wiem, czy widziałeś kolejny trailer i reveal, i zapowiedź, której tutaj dzisiaj jest sporo. Niecałe 6 dni temu Broken Roads otrzymało wideo z overview, bo to nie jest trailer, tam jest to okraszone narracyjnym komentarzem game directora całego tytułu. Czym jest ta gra? No, w jednym zdaniu, jak miał to skreślić, jest to Disco Elysium, które zdarzyło hmm. się ze starym dobrym Falloutem jedyneczką i dwójką. Okraszamy pięknie rysowaną kreską, osadzoną w pełnym 3D zrzutu izometrycznego. Jednak ta kamera pozostaje w rzucie izometrycznym. Moim zdaniem skromnym Jaranko, premiera w tym roku jeszcze, kiedy nie powiedziano. Ciekawe tylko, bo nie wywnioskowałem, czy tam jednak walka będzie turowa, czy real-time, aczkolwiek gra wygląda super. No wygląda na turówkę chyba. Z chyba tak. Z no ale zakładamy, że to będzie po prostu duży tytuł na wiele godzin, a przypominam, że Baldur's Gate również. Właśnie, tylko Baldur, Baldur's Gate to jest ogromny tytuł i 3D. To jest trochę inaczej. Tutaj może być to nieudana. Nie może być udana przez wielu podjęta, a nieudana próba zrobienia czegoś, co będzie tak dobre jak Fallout 1 i 2. Mm -hmm. no, bo jest jeszcze Wasteland oczywiście, ale to co in, no w sumie też udane. I właśnie tą taką narrację przygodową, którą udaje ci Disco co nawet w tym materiale jest że możesz grę przechodzić non violent mm. to tak samo było możliwe w Falloutach, co wiele osób to A robiło. Chociaż tam to było non-violent, to strzelałeś do ludzi z innego pistoletu po prostu. Także. No właśnie. To jest, byłem bardzo zdziwiony, jak się dowiedziałem, że to jest właśnie przychodzenie non-violent Deus Exa. A tu ta RP RPG zbliżona do papierowego RPGa, co tak. było w Fallout'cie, będzie mam nadzieję tu, pozwalała zbudować postać, która nie musi się posługiwać bronią. No tak, dokładnie. Można się przegadać. A teraz o naszym ulubionym, niskorosłym bohaterze Władcy Pierścieni, czyli Golumie, Bo taka gra niedługo powstanie a dokładnie 25 maja tego roku na pecety Next i Last Geny będzie to opowieść o Emogulumie, bo tak on wyglądał, z tą swoją grzywaczką gdzieś tam, która mu się pojawiała, skradanka, jeżeli lubiliście grać w Tifa na przykład, bo ja to się zagrywałem kiedyś, tam się trzeba było właśnie ja chować, jedynka. no tak, chować w ciemnościach, gasić różne źródła światła i gdzieś tam się przekradać, to będziecie mogli sobie przetestować Goluma na pewno z radością. Będziesz grał? To zależy. 25 maja to jeszcze daleko od Diablo 4, więc Myślę, że to dla, tak ten tytuł wygląda jak dla sporego fandomu Władcy Pierścieni mnie osobiście specjalnie nie przykuwa. Nie wiem, może postać przez postać Goluma, pryzmat postaci Goluma, hmm. a może tego, że lubię Władcy Pierścieni, ale jakimś psychofanem nie jestem. No ja tak samo mam. Czytałem, spoko, tak, Czytałem też, ale no mówię, nie to, żeby katować kilka razy i nie to, żeby się przebić przez Hobbita. Będziemy znowu o tym rozmawiali? I Silly Marilyon. A wiesz, co mi się najbardziej Książka Hobbit mi się najlepiej czytała. Dzieci Chorina to były, jak to się... była taka książka, to mi się super czytało. Na Aha. A mi się super czytał Hobbit, że nie był jakiś super gruby. Mm. Był jedną książką, a nie, nie trylogią. I tam było fajnie, przygodowo. To, co zrobili z filmem, a już mówiliśmy o tym. Tak, no nie Sobie będziemy trzy, wracali. Trzy części z jednej takiej nie tak. za książki. Cancel culture, culture fail, czyli bardzo mocne cancelowanie kogoś, jeżeli modne i mocne się nie podoba. No i w ten oto sprytny sposób Justin Roiland został skancelowany. Kim jest Justin Roiland? Jest to autor i twórca Scenarzysta i reżyser Ricky Mortiego oraz gry High on Life. Tak. Z podobnym settingiem, z podobnym dowcipem, nie w tym samym świecie, a w tym, po takim samym klimacie. Sąd w Orange County w Kalifornii orzekł, że tenże oskarżony o zarzuty przemocy domowej został bezpodstawnie i zarzuty wycofał. Sam oskarżony powiedział, że to haniebna próbka skancelowania go przez zgorzkniałą byłą. Zapewnia też, że teraz skoncentruje się na powrocie do swoich projektów. I to jest moje pytanie, ciekawe, czy dostanie taką możliwość? No właśnie, zawsze to jest brand risk, bo zaraz może się okazać, że ponownie jakieś będzie, wiesz, oskarżenie, ponownie coś tam, no i niestety internet jest bardzo szybki w wydawaniu osądów. Tak jak było w przypadku Johnny'ego Deppa yy, i tak samo jak było tutaj. Lepiej się czasami powstrzymać przed komentowaniem czegokolwiek i kancelowaniem ludzi, bo może się okazać potem, że było to robione bezpodstawnie. Oglądałeś piąty i szósty sezon Rikan Mortiego? Nie. Ja nie, nie jestem super fanem Ricka i Morty'ego ogólnie. Ja mi to daje super rozrywkę, bo to jest takie science fiction, gdzie e, w, te, w tej konstrukcji serialowej, którą lubię, że każdy odcinek jest autonomiczną fabułą, ale jednak wątek się przeplata, postacie się przeplatają, coś się rozwija. Bardzo dobrze się bawiłem podczas tych dwóch sezonów i jak rozumiem, można to jeszcze zweryfikować podwójnie, ale robił je Justin Roiland. No bo nie żyje ten drugi autor, Tak przecież. Tak. I no jeden z autorów, który został, robi to i teraz jeżeli w wyniku zamieszeń prawnych bezpodstawnych, a jest, mam nadzieję, że jeszcze żyjemy w świecie prawa, a nie tylko i wyłącznie Excela. Licealistka została szefową PR-u jakiegoś typa w Olsztynie chyba, czy gdzieś tam w Polsce i dostaje 4300 brutto. Ale polityka jakiegoś. Tak. No? Aha. Z mnie twoich to, pieniędzy. To mnie nie dziwi akurat. <laughs> to a propos tego życia w, w świecie prawa. <śmiech> no. <śmiech> Może inaczej etyki etyki, <laughs> która gdzieś mówi, że skoro został skazany bez podstawy, tak, no. to nie ma nie można go skancelować w jego projektach zawodowych, tylko okej, okay, stary, no to, to, to tutaj jest na białym powiedziane, że nie serial robił robotę. Jeden autor został. Mam nadzieję, że będzie robił robotę dalej, bo obawiam się, że los może być jego kiepski, jeżeli on nie będzie tego robił dalej. Może też tak być, że będzie w drugą stronę duża próba. Będzie lepszy. Nie, nie będzie. Tak, tak zatrudnił typa swemu no. Będzie próba wpłynięcia po prostu, jeżeli by tam go nie wzięli. Ja zakładam, że go wezmą i to będzie wiesz, dla nich koń pociągowy z powrotem kolejnego sezonu, który gdzieś tam zakładam, że powstanie, no bo to jest ogromny jednak tytuł mimo wszystko i cały ten świat i te wszystkie memy z Sosem z i innymi pierdołami, które się działy na świecie mm, i wezmą go po prostu z powrotem do robienia, jak nie to będą mieli na plecach drugą stronę tej armii kancelowania, która wtedy będzie uderzała w studio wydające, nie wiem kto wydaje Ricka i Mortiego ale jeżeli by go nie wzięli to myślę, że będą mieli codziennie listy i telefony od fanów no właściwie tak, film Dungeons and Dragons złodziejski honor otrzymał swój finałowy zwiastun ja się dalej jaram, bo jest to pomysłowo zrobione na zasadzie takiej, jakby ci bohaterowie byli tam graczami siedzeni, prze, mm -hmm. przez co przemawia ten dowcip, który jest w to zaszyty. I mam nadzieję, że będzie tego więcej w pełnym filmie, a nie, że trailer pokazuje to najlepsze. Właśnie tego się obawiam, bo to zawsze może być ten problem, że wszystkie zabawne gagi są w tych minucie 30, która jest wrzucona do trailera. I idę na ten film z takim nastawieniem. Dobrej zabawy, nic nie oczekuję. Jak będzie fajnie, to będzie fajnie. Jak będzie średnio, to i tak będzie fajnie, bo to ma być taki film, na którym posiedzę, zaśmieję się parę razy i tyle. A, oby nie było to kaszanki kieszanki, ale na to szanse. Nie, wygląda nie naprawdę słucham. ok. No jakby tutaj, myślę, że nie. Nikt nie pyta, bo każdy dostał. Czy warto z powodu serialu Halo czy tam Halo wykupić Sky Show Time za 12,49 per miesiąc? Halo! Alo, halo. Nie ktoś nam odpowie, na przykład na czacie, bo ja nie wiem, nie oglądałem nawet. Ja jakoś nie. nie uderzył we mnie ten news, że ten serial powstał. Kiedyś mhm. mówiliśmy, że będzie, ale że on już jest, i że jest na tej platformie. Nie wiem, czy ja zniosę ogarnianie tego w sposób emocjonalno-intelektualny czyli kolejna internetowa kablówka w domu. No nie, właśnie dla samego tego, żeby nie mieć tego kolejnej rzeczy, to, to mi się nie chce po prostu. Jeżeli macie jakieś opinie odnośnie tego serialu albo jesteście w stanie powiedzieć nam cokolwiek więcej, to bardzo o to poprosimy. Tam pewnie chłop w kostiumie strzela w rzeczy. <grym> to jest plot twist. To, <grym> to, <jest grym> pod... <grym> to hej, no to nie jest jakieś wiesz, coś tam ciekawego. Resident Evil, który czwórka, który dziś ma swój remaster bo tak to się ładnie nazywa, dziś będzie dostępne, będzie można w niego grać. Dostał wspaniały spin-off anime, który pojawił się przed premierą gierki, czyli przez ostatnie parę dni chyba tam wychodziły odcinki. To jest anime takie, gdzie odcinek trwa z 3 minutki, w zależności od tego, który to odcinek, narysowany taką niesamowitą, starodawną kreską anime. Bardzo przyjemnie się ogląda. Ja lubię takie krótkie formy animacji. One się jakoś nazywają ładnie, ale teraz nie będę tego mówił, bo to jest japońskie słowo, którego nie pamiętam. I nie chcę powiedzieć brzydkiego słowa, żeby nas nie skancelowali. I później będziemy się musi odkancelowywać, tak. Ja, żeby nie używać japońskich brzydkich słów, bo później Mariusz pomyśli, że mu coś tam wyznaje, to powiem, że ja bym powiedział polskim słowem, jak to obejrzałem, że było to urocze. Tak. Użyć moje krocze. Z okazji Międzynarodowego Dnia Poezji Lego przygotowało figurkę zaaranżowaną przez Łukasza Więcka, tak aby przypominała model Wisławy Szymborskiej. Przypominamy, że rok 2023 jest rokiem tejże poetki i całość takiej dioramki z tą figurką wygląda naprawdę nieźle, bo to nie jest, mm -hmm. e, to jest figurka Lego, to nie jest cała postać zbudowana. I trochę jak z chorego portiera tak wygląda. bo to było. Mamy, są książki są coś tam zakładam, tak. że część elementów jest wzięta po prostu stamtąd, bo pewnie nieczęsto one się pojawiały gdzieś w książki. innych zestawach, tak. Sebo fajnie dzisiaj powiedział, bo jak mu o reworki i remasterze, że w ogóle ta kultura, i to jest już badane i zauważane na zajęciach, to powiedział na Uwerku, to jest kultura reworków i remasterów. I my o tym często powtarzamy w ramach tego, że narzekamy na deficyt kreatywności, a to już się zauważa i zobacz, że. Odbiorca masowy nie protestuje, tylko absorbuje, czuje się z tym dobrze. No po co masz tworzyć nową fabułę, jak masz starą fabułę? To co masz nowy IP, to masz stary IP? <gry> tylko wystarczy podmienić, wiesz, grafikę, tekstury, pogarniać, porobić. I tymi ogarniętymi teksturami, pogarnianymi my będziemy zmierzali do końca tej audycji po to, żeby zobaczyć się z Wami online na BattleNecie bądź PlayStation po godzinie. 17 plus 120 minut 19 przy dobrym wietrze. Wrócę o 22 pewnie z FNM, a to myślę, że może już nie będzie kolejek. Jest taka szansa, aczkolwiek większa jest o północy. Open beta, przypominam. To nie jest ta, co mamy mieliśmy betę tu A, beta, my mieliśmy zamkniętą. Aha. Open beta, no to pogramy w sobotę. Trzeba z biedekami będzie biegać. Na razie. Cześć.